Cześć, witajcie ponownie w Poetariacie. Powracam do Was w nowym roku z nową książką, jedną z pierwszych wydanych w 2021 roku. Jest to cudowna książka, cudowne dziewczyny. Książka nazywa się Lirki z nadszarpniętą struną i wygląda okładka mniej więcej tak. Ulę już prezentowałam z okazji jej książki dla dzieci Zabawa w słowo, ale przypomnę Wam jej sylwetkę. Otóż Ula, lublinianka, poetka, satyryczka, instruktor i reżyser teatralny. Na co dzień adiunkt w Katedrze Pedagogiki i Kultury na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka wierszowanych książek dla dzieci, Lubelskie Tajniki, Okiem Panny Niki, Podróże z Histofonem, Stacja Lublin. O unijaku dzielnym chłopcu, który Rzeczpospolitej poznawał kultury oraz Zabawa w słowo. W 2020 roku ukazały się jej dwa zbiory tekstów satyrycznych Irym Cym Cym oraz zbiór pod tytułem Rubaszki. Laureatka konkursów satyrycznych, poetyckich oraz dramaturgicznych. Oczywiście książka została wydana w wydawnictwie Magdaleny Kapuścińskiej, znanej wszystkim jako Poetariat. Książeczka została także objęta patronatem medialnym recenzję Agi Tomikowo oraz Poezja na każdy dzień. Ula to jest dziewczyna o nie dość wielkim talencie satyrycznym. To oprócz tego także ma ogromne serce i tą książeczkę możecie nabyć za 25 zł. Trzeba się zgłosić do Uli i tak naprawdę trzeba, o ile dobrze pamiętam, wpłacić pieniążki na jakiś cel charytatywny. Nie chciałabym teraz wszystkiego pomieszać Uli tutaj, bo wiem, że chciałaby pomóc, a mogłabym przez przypadek zaszkodzić, więc proszę Was bardzo, gdybyście chcieli nabyć tą książeczkę, a warto, bo to jest pozycja, którą powinien mieć każdy koneser poezji, poezji klasycznej, satyrycznej. No to jest pozycja obowiązkowa na Waszym regale. Ja sobie pozwolę, zanim wrócę do wierszy Uli, zaprezentować swoje słowo, posłowie tak zwane, które napisałam na prośbę Uli. Bardzo mi zrobiła przyjemność tym, że mnie poprosiła o to. Dawno już nie pisałam posłowia, żadnego recenzji, felietonów. No i mam nadzieję, że nie zawiodłam naszej autorki. I napisałam o to coś takiego. Dziewczyna z rymem. Oto poetet współczesnej satyryczki. Gigantki słowa. Zadziorna dziewczyna z rymem w czerwonej sukience zgrabnie utkanej z pełnokwistej ironii, zdobionej metaforami na wagę złota. W jednej dłoni trzyma procę z wycelowaną puentą, w sam środek okalającej nazwistości, a w drugiej pióro szpilę, którą w bezsenne noce i szare dnie dzierga rubaszne wersy. Koronkowa robota! Stoi w gabinecie krzywych luster i przyprawia gęby wszystkim dostrzeżonym postaciom. Rozmowie prawie liryczną, w której nawet miłość rozkłada na części mowy. Nie oszczędza nikogo, zwłaszcza siebie, wachlując się piórem autoironii. Jest świetną obserwatorką. Potrafi każde zauważone zjawisko i patologiczne ognisko zamknąć w jamby, pozostawiając otwartą furtkę dla całego bestiariusza, środków stylistycznych, których nie zawaha się użyć. Jak sama siebie opisuje w jednym z utworów, Dziewczyna z rymem, są dziewczyny z dekoltem dorodnym, są zaradne, są też leniwe, są te z klasą, z outfitem modnym, a ja jestem dziewczyna z rymem. Jej liryka jest jak orzeźwiający zimny prysznic, który miarowo spływa kroplami rymów po smętnej białej liryce, która zachwasiła ostatnio światową mapę poezji. Prawdziwy kataklizm. Na szczęście nasza wojowniczka z pióro szpilą rozprawi się w mig z tym literackim libertynizmem. Wszak poezja winna mieć i rytm, i rym, i sens. Jak zwykł rozprawiać o tym Arystoteles w swojej poetyce. Lewartowicz snuje satyryczne bajdy w hiperbolicznym ujęciu komizmu codziennych sytuacji, które przytrafiają się nam wszystkim. Śmiało, głośno i rubasznie wyśmiewa wszystkie ludzkie wady i przewary.
niczym prawdziwa sztukmistrzyni żongluje formami i gatunkami literackimi na przemiał z gramatyką i ortografią. Czasem rzuci w publiczność jakimś homonimem. Na przykład w utworze A Oncie. Życie da się napisać inaczej. Samym chrzanić normy utarte. Lęk krzykliwym zaznaczać wołaczem. Każdy ból przez U pisać otwarte. Robiąc sobie jaja z nadętych wykształciuchów i poetyckich wycieruchów, ważąc przy tym słowa na kilogramy. W miarę zagłębiania się w lekturze rośnie nie tylko temperatura wypieków na twarzy, ale i uśmiech pod nosem poszerza się, wyłaniając zadowolony garnitur zębów czytelnika. Co za tym idzie, apetyt na kolejne smaczne wiersze z pieprzem rośnie z każdym łapczywie połkanym wersem. Ulka Emulka, tak ją po cichu nazywam, jest jedną z najoryginalniejszych postaci na literackiej scenie. Jak już zdążyła sama zauważyć, ludzi, których podziwia, już nie ma. Zdaje się, że z tego powodu czuje się nawet nieco osamotniona w formie, w której przyszło jej rzeźbić poezję, a tworzy klasycznie i zawsze z dobrym smakiem, jak przystało na największych mistrzów pióra, jakich zrodziła ziemia. A i oni czuli się osamotnieni z racji pozostawania w radykalnej mniejszości inteligenckiej. Przemawiają zatem pierwsze utwory pod tytułem Credo od 1 do 3, ponieważ książka cała została podzielona na 3 części. Otwierające wszystkie 3 części, bo tak został podzielony zbiór, jak wspomniałam, za kulisami 2 pierwszych odsłon tomiku spotkamy się z gorzką autoironią. Ktoś mi zakręcił kółek z weną, wyznanie sfrustrowanej kandydatki na poetkę. A ja błądzę po omacku pośród liter, do poezji swój próbując znaleźć pin. Lecz co wieczór z liter się układa liter, literatka potem z tego no i klin. Szybko poetka zmienia szatę z ironicznej na pochwalną i skanduje. Więc nie wchodzę liryką w paradę, na wzruszenia niech inny ktoś tyra. Mnie się dobrze steruje pośladem. Niech osiada. Viva satyra! Otwierając trzecią część zbiorku. W trzeciej części poetka częstuje nas słodko-gorzkimi balladami. O dziewczynie z rymem, o Janku Knapie, o marzenie, o Elce, o czwartku, o wzdętej królewnie. Będzie wesoło. A nawet o krwawej gospodyni. Wątek kryminalny. Z pewnością rozbawi czytelnika do łez satyra na maksa oraz powiastka satyryczna pełna zwrotów akcji, ale zakupy. Wszystkie utwory Uli, są bardzo rytmiczne, co sprawia, że podczas czytania nawet oko próbuje podśpiewywać i wpada w rytmiczny rezonans. Ja widzę Uli w roli przysłowiowej królewny śmieszki, czego własnoręczny, hero i komiczny dowód załączam do niniejszego posłowia, by uwydatnić jeszcze bardziej postać naszej pełnokrwistej ironistki, czarnego konia współczesnej satyry. Lustereczko, powiedz proszę, którą zbroję dziś założę, którą broń najlepiej dzierżyć, który turniej znów zwyciężyć, aby wszyscy na tym świecie padli mi do stóp pod niecie. Lustereczko na nią patrzy. Może odstaw dziś teatrzyk, lecz poezji białej nie chleb. To dla gryzi piórków chleb jest. Tyś boginią z pióroszpilą. Dalej paraj się satyrą. I tego oczywiście życzę naszej autorce, bo parafrazując Kochanowskiego, mogłabym jeszcze dodać, wielką radość mi uczyniłaś, moja droga Urszulo, tym pisaniem swoim. Także pisz i zachwycaj nas wszystkich. A ja bym chciała Państwa zachęcić do sięgnięcia po ten tomik. Dlatego za chwilę tutaj wybiorę jakieś wiersze Uli. Spółkowanie. Odkładałyśmy na półkę raz po raz. Między nuty a rachunek, ten zagaz. Więc się nie dziw, Więc się nie dziw, że jest teraz przesiąknięta.
Trochę gazem, trochę potem, dyrygenta. Credo 2. Ci, co to często się szaro gęszczą, później na szaro wychodzą pono. Ja mam optykę nieco barwniejszą i gęsi zwykłam się na zielono. Już kiedyś wspomniałam, że Ula jest swoistym epigonem Gałczyńskiego. No, ja śmiem nawet twierdzić, że Gałczyński się po prostu odrodził w Uli i coś jest ewidentnie na rzeczy. Ktoś zakręcił mi z weną kółek, na złość może, a może na amen, i zatrzymał słów potok ów strumień, co to falą uderza w atrament. W sztok się zalał wewnętrzny mój majster, klucz uśnięty na łeuszu bez kluczy. Głowę łamał i łamał wichajster, litem słownych mijacząc popłuczyn. I tak siedzę nad kranem i czekam, aż się wena rozleje strumieniem, takim, co to odbija człowieka, cienie blaski i cienie. Aż się skraplać znów zacznie słowo, wodospadem w twarz chluśnie zadziornie i w komory uderzy miarowo życiodajny i życiobiorny. Klauzula do życia. Zgodnie z niniejszym kontraktem płatniczym, z każdej transakcji metodą zbliżenia przelana będzie czara goryczy na osobisty rachunek sumienia. Prawda, że cudowne pointy? A on cię, bardzo ciekawy wiersz. Przez CH na świat mocno się pchałam, przez CH też wschlał się internista, a że matka przez S wciąż krzyczała, to wyciągnął mnie lekarz purysta. Przeorany na rżysku w skarżysku, z głoszem brzmiącym jak świeżdż w Przebrzeszynie, krwią zaznaczył Z z kropką w łożysku i zakręcił mi M w pępowinie. W purystyczno-życiowych popędów wybierałam lizdania nadrzędne, unikałam i ludzi, i błędów, bo swój tocząc przez U wciąż zamknięte. Elitarnym oskreską zamknięciu z bólem sama mierzyłam się co noc, bo przez skręty spiętrzone w aąciu, w oęciu, przepraszam, nie przebija się prośba o pomoc. Życie da się napisać inaczej, samym chrzanić normy utarte, lęk krzykliwym zaznaczać wołaczem, każdy ból przez U pisać otwartym. To jest jeden z moich ulubionych wierszy. Wołanie o zostań. To jest właśnie taka era Face'a, Twittera i innych. Czyli jak zwrócić na siebie uwagę. Kwista czerwień ust zwiniętych w dzióbek. 3000 sercowych polubień. Cytat z serii Miłość jak słońce. Kciuków 300. Serduch 2000. Śmiechokomiks. Polityk to prosię. 103 lajki. Udostępnij 8. Żebne kredą, myślę, jestem, czuję, lęk i serce. 9. Podśmiechujek. Słona kropla na zmęczonej twarzy. Kciuk złamany. 0. Komentarzy. Brak odbiorców, słaby zasięg posta. Dziób plus cytat. Bądź, pokochaj, zostań. Kolejny o fejsie. My poeci z meldunkiem na fejsie. Dedykuję wszystkim znajomym, poetom, tak z dużą dozą dystansu zdrowego. My poeci z meldunkiem na fejsie, w trosce o swój poetycki egon, każdym wpisem, słowem, każdym wersem budujemy siebie z klocków ego.
nam do marzeń poetyckich sennych, muzodajnym uśniętych romansem, zakradają się czasem przybłędy, jakiś vloger, jakiś influencer. W posklikalnym rzeszeni pędzie, odciśniętym i w życiu, i w dłoni, wciąż o własnej marzymy legendzie, której strzeże nasz prywatny like konik. I wierzymy, cały czas wierzymy, w status nowidowskich późnych wnuków. Romantycznie się przy tym godzimy na ideą, co sięgnął Facebooków. I może na zakończenie jeszcze jeden wiersz. To jest o nawiązanie do Kałczyńskiego, więc mam nadzieję, że sprawi przyjemność nie tylko autorce, ale także Wam. Zaproszenie od mistrza. To jak Urszula, gramy w zielone. Spójrz, zazielenił już się firmament. To nie Anuszka rozlała olej, to mnie się rozlał znowu atrament. Z drugą zieloną pociekły słowa, podeszły brudząc swoim kaloszkom. Teraz po stromych życia parowach, zaczarowaną suniesz dorożką. Księżyc, co dobre kreśli w poświacie, to z ciemną nocą bijąc się na pięści, to skrzącym okiem bacznie zerka na cię, sprawdza, jak bardzo się zielono gęsisz, gdy ci zabroni i na zawsze zgaśnie. To się nie cetol, tylko mu wygarni. Ja ci nieboskłon ciemny rozjaśnię zielonym światłem mojej latarni. Ja się z Państwem żegnam, polecam Wam bardzo serdecznie liryki z nadszarpniętą struną Urszuli Lewartowicz. Ula jest cudowna, publikuje jak burza, teraz się ukazała jej jakaś naukowa publikacja. To chyba jeszcze, proszę Państwa, nie skończył się styczeń, a Ula już zdążyła 3 książki wydać, także ja jestem pełna podziwu, pełna jej pary talentu, inspiracji wen. No, życzę jej, żeby tak było dalej, żeby miała o czym pisać, żeby to robiła, żeby dzieliła się z nami tymi wersami. A Was zachęcam, bo nie dość, że warto mieć tą książkę, to warto pomagać. I Ula każdą swoją książkę przeznacza na cele charytatywne. Więc pomóżmy jej być dobrym człowiekiem i bądźmy także dobrymi ludźmi. Dzielmy się, pomagajmy, czytajmy. Do zobaczenia.